Dzień dobry, nazywam się Wioletta Cicha. Zapraszam na kolejne spotkanie w cyklu Muzealne Czwartki. Dzisiaj chciałam zachęcić Państwa do tańca. Ale najpierw popatrzmy, jak tradycja zabaw tanecznych jest prezentowana w sztukach pięknych. Zaczniemy od dzieła Jana Matejki, Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony, kiedy wieść przychodzi o utracie Smoleńska. W ciemnej komnacie, w centrum obrazu, siedzi zatroskany królewski błazen. Jest ubrany w charakterystyczne czerwone szaty i czapkę z dzwoneczkami. Pomińmy szeroko omawiane wartości patriotyczne, historiozoficzne tego dzieła. Skoncentrujmy się na scenie, którą widać po prawej stronie w głębi. Oto zwróceni do nas tyłem król Zygmunt Stary i towarzysząca mu małżonka. Przyjmijmy zgodnie z nadanym przez artystę tytułem, że jest to królowa Bona. Zwróćmy uwagę na jej zgrabną, proporcjonalną sylwetkę o wąskiej talii. Ma na sobie charakterystyczną dla epoki suknię wykończoną stójką z bufiastymi rękawami. Na głowie nosi czepek. W prawej ręce trzyma wachlarz. Wdzięcznym gestem skłoniła głowę ku małżonkowi. Toczy się między nimi ożywiona rozmowa. Bona pochodziła z możnego rodu Sforców, książąt Mediolanu. Uwielbiała muzykę i tańce. Towarzyszyły jej w czasie pobytu we Włoszech, w czasie zaślubin per procura w Neapolu i już po przyjeździe do Polski. Wśród popularnych tańców dworskich doby renesansu były powolne, posuwiste pawana. Tancerze poruszali się dostojnie, niczym pawie, w takty muzyki granej na oboju lutni, wioli. Motywy tego tańca można najczęściej odnaleźć w renesansowych scenach dworskich. Królowa Bona popularyzowała też skoczne włoskie tańce, hiszpańskie tańce. Poruszała się z gracją. Tańczyła chętnie. Tradycja organizowania balów sięga XII wieku. Słowo bal można wywodzić z włoskiego określenia ballare – tańczyć. Okazją do elitarnych, tańczonych zabaw były uroczyste wjazdy władców do miast, zaślubiny i inne dynastyczne wydarzenia. Modę oczywiście dyktowały królewskie dwory. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajdują się miedzioryty Heinricha Aldegrevera, zaliczanego do renesansowych mistrzów tej techniki. Odbitki są niewielkie, w wysokości około 11 cm na 7 cm. Pochodzą z pierwszego dużego cyklu przedstawiającego korowód weselnych gości. Na pierwszej z 12 kart został przedstawiony mistrz ceremonii z psem, następnie dwóch mężczyzn niosących pochodnie i 7 par tańczących, obejmujących się i całujących się. Pochód weselnych gości kończy karta z 3 puzonistami. Na 6 karcie Aldegrever przedstawił obejmującą się parę. Stojący do nas tyłem mężczyzna obejmuje kobietę, której twarz jest widoczna ponad jego ramieniem. Artysta szczegółowo odwzorował ubiory, bogate akcesoria, dające dzisiaj wspaniały obraz stylu i zwyczajów dworskiego życia. Na wysokości talii mężczyzny jest zawieszona metalowa pochwa ze sztyletem. Metalowe elementy broni, wspaniale dekorowane i skomplikowanym wzorem, wskazują na doświadczenie pracy złotnika. Takie było pierwotne zajęcie Aldegrevera. Para jest ubrana zgodnie z wymogami mody początku XVI wieku. Kobieta ma na sobie suknię z warstwową spódnicą, rękawami zdobionymi klejnotami. Jej włosy oplata ozdobna siateczka. W talii ma luźno zwieszony pas, zakończony okazałymi chwostami. Popatrzmy na twarz kobiety przytulonej do partnera. Trudno jest nazwać towarzyszące jej emocje. Dbały o szczegóły artysta nie pokusił się o scharakteryzowanie każdej z postaci. Zwróćmy jeszcze uwagę na stronę techniczną. Nakładające się na siebie linie tworzą siatkę, którą artysta zbudował efekt światłocienia. Aldegrever nawiązywał do twórczości znanego w całej Europie Albrechta Dürera. Nawet monogram jest powtórzeniem znanego z grafik Dürera duża litera A, w którą jest wpisana mniejsza litera G. Podobną scenę tanecznego orszaku obserwujemy na panoramicznym obrazie malowanym według rycin niemieckiego twórcy z kręgu Dürera Hansa Sebalda Behama. Tym razem zabawa ma bardziej swobodny charakter, a stroje wskazują na znacznie uboższą grupę osób. Pierwsza para
prowadzi korowód w lewą stronę, trzymając się za ręce. Po drugiej stronie grupa kobiet i mężczyzn zasiada za stołem. Jeden z nich w żółtej koszuli zdejmuje z głowy nakrycie głowę w ciemnym kolorze, w lewej ręce trzyma kufel, wyciągając go, jakby pełnił toast, a może prosił o dolanie trunku. Najbardziej energiczni tancerze skupieni są w środkowej części panelu. Fragment po prawej stronie pokazuje stojących pod drzewem dwóch muzykantów. Jeden z nich gra na flecie, drugi na dudach. Przed nimi wystawione są dzbany z alkoholem. Są jeszcze pełne. Zapowiada się długa zabawa. Przed nimi mężczyzna w czerwonej koszuli wyciąga wysoko rękę. Jego partnerka nieśmiało spuściła wzrok, trzymając w ręce rąbek fartuszka. Dwie pary po lewej stronie wirują w tańcu. W obrocie zwracają się do siebie plecami. Spódnica kobiety uniosła się wysoko, odsłaniając białą halkę. Tradycje tańców pełnych emocji charakterystyczne były dla zabaw ludowych. Jednak nic nie mogło się równać z ulicznym włoskim karnawałem. Tradycje rzymskiego karnawału sięgają pogańskich Saturnaliów. Znaczenie słowa wiąże się z włoskim carne addio, czyli pożegnanie mięsa, które następowało wraz z postem, kiedy kończył się karnawał. Najbardziej swawolne, pozbawione wszelkich reguł zabawy organizowano w Rzymie. Od połowy XV wieku uroczystości przeniesiono do centrum miasta na Via del Corso, czyli ulicę Wyścigów. Karnawał trwał zwykle 8 dni. W ostatnie dni karnawału ściągano do Rzymu z całej Europy. Były zabawy organizowane dla wyższych sfer, ale wielką popularnością cieszyły się zabawy uliczne. Prostokątny obraz Karola Millera przedstawia karnawał w Rzymie. Obraz jest malowany farbami olejnymi na płótnie. Na pierwszym planie widać grupę bawiących się i walczących ze sobą mężczyzn. Po bokach ciągną się ściany pałaców. Na przystrojonych czerwonymi i białymi tkaninami balkonach stoją grupy głównie kobiet. Pomiędzy budowlami prowadzi ulica, na której kłębi się tłum w świątecznym korowodzie. Ponad ulicą widać błękitne niebo, lekko zasnute białymi obłokami. Zatrzymajmy się na chwilę przy postaciach zgromadzonych na balkonach. Zwróćmy uwagę, że nie tylko uważnie obserwują i komentują między sobą sceny rozgrywające się na ulicy. Kilku mężczyzn, wychylając się mocno, obrzuca tych na dole białym proszkiem. Kobiety rzucają bukieciki kwiatów. Wróćmy do ludzi zgromadzonych na placyku. Na fragmencie z obrazu po lewej stronie widzimy mężczyzn w kostiumach z komedii dell'arte. W białym korpulentny Pulcinella, a w czerwonym z maską czarną na twarzy Arlekin. Tym razem jednak to nie oni dostarczają powodów do śmiechu i żartów, a walczący w cieniu mężczyźni. Co jest powodem tak zażartego starcia? Oto jeden z nich jest już bliski pochwycenia leżącego na ziemi bukieciku kwiatów. Fragment po prawej stronie przedstawia obserwującego uważnie całe zajście mężczyznę. Pali fajkę, jego twarz osłania kapelusz. Jego strój wskazuje na wędrowca, który zatrzymał się na chwilę. Schodek poniżej jest opatrzony sygnaturą i datą. Litery i cyfry sprawiają wrażenie wyciętych w kamieniu. Może ten podróżnik to właśnie Karol Miller, autor obrazu? Artysta przebywał w Rzymie na 3-letnim stypendium. Zapewne nie jeden raz obserwował karnawałowe zabawy. A jak wyglądały maskarady w innych miastach? Popatrzmy na obraz Witolda Wojtkiewicza. Artysta prezentował swoje prace w Paryżu w 1907 roku. Już po powrocie do Krakowa namalował mini-carême, uroczystości w połowie Wielkiego Postu obchodzone w czwarty czwartek, ale w niektórych regionach trwające i kilka dni. Mikarem, nieco zapomniane, powróciło pod nazwą Karnawał Kobiet, dając okazję do organizowania radosnych parad z maskami, kostiumami, muzyką i tańcem. Obraz jest nietypowy w dorobku artysty. To nokturn odwołujący się do realnych wydarzeń, które artysta obserwował. Na pierwszym planie jest tłum postaci. Kobiet, mężczyzn malowanych nieregularnymi, rozmytymi, wzajemnie przenikającymi się plamami w tonacjach brązu, kolorów ziemi z akcentem żółcieni i jasną plamą światła niesionego przez jedną z postaci. Tło kompozycji to płasko malowane budynki, w których prostokątne okna rozświetlają żółte światła.
Ponad budynkami widać szare, gładko malowane niebo. Powodem do tanecznych zabaw są też rocznice ważnych wydarzeń historycznych. Jedno z najważniejszych dla Francuzów to Dzień Bastylii, przełomowy dzień dla rewolucji francuskiej. Uroczystości są obchodzone w całej Francji. Świętuje się także poza Francją. Obraz Tadeusza Makowskiego nosi tytuł 14 lipca na wsi. Na pierwszym planie widzimy dwie tańczące pary. Przy górnej krawędzi obrazu znajdują się symetrycznie rozmieszczone lampiony i francuskie flagi. Tańczący spoglądają w naszą stronę, zapraszając do tańca. Obraz jest malowany syntetycznymi plamami obwiedzionymi ciemnym konturem. Ciepłą tonację przełamał Makowski trzema plamami w niebieskich kolorach. Zgeometryzowane kształty są charakterystyczne dla obrazów Tadeusza Makowskiego. Pięknie o jego twórczości pisano. Makowski sprowadza człowieka do brył i figur, ale pozostawia mu jego duszę. Pora powrócić z ulic do sal tanecznych. Popatrzmy na zabawną scenę namalowaną przez francuskiego artystę Clément Auguste Andrieu. To niewielka praca, na papierze rysowana ołówkiem, malowana akwarelą. Po środku kompozycji tańczą energicznie dwie pary. Wysoko unoszą nogi, balansują ryzykownie na palcach. Tytułowy contredans rozpowszechnił się pod koniec XVIII wieku, głównie we Francji. Pary tańczyły ustawione naprzeciw siebie, podskakując lekko na palcach, tak jak mężczyźni na obrazie. Radość tańca, temperament ukazanych przez malarza postaci sprawiają, że chyba sami chętnie dołączylibyśmy do tych szalonych pląsów, nawet jeżeli sprawiają wrażenie nieco groteskowych. Tańce odbywały się w specjalnie przygotowanych salach z orkiestrą, bufetem i galerią dla gapiów. Bale w XIX wieku stawały się rozrywką dostępną szerszej publiczności. W Warszawie tańczono m.in. w Hotelu Europejskim w Bristolu. Ogromnym powodzeniem cieszyły się bale w Teatrze Wielkim. Tańczono na pierwszym piętrze. Ściany pokrywały lustra, nad głowami tańczących lśniły kryształowe żyrandole. Czasami bale karnawałowe obejmowały widownię i scenę, na której ustawiano tryskającą wodą fontannę. Na fotografii Karola Bejera widzimy salę z poszerzonym przejściem ujętym kolumnami. Okazałe żyrandole zostały zabezpieczone pokrowcami. W tych salach odbywały się wspaniałe bale, maskarady zwane redutami. Tradycja tych balów rozpoczęła się w Polsce za panowania Augusta II Sasa. Król chętnie uczestniczył w redutach i często bawił się do późna. Już w latach 40. XVIII wieku reduty wydawano od października aż do zapustów z przerwą na adwent. Maskarady odbywały się nawet 5 razy w tygodniu. Czasami jednego dnia odbywało się kilka redut. Cudzoziemcy odwiedzający Warszawę wspominali, że karnawał trwał praktycznie cały rok. Do największych atrakcji karnawału należały bale maskowe. Z końcem XIX wieku bale maskowe były już nie tylko prostą rozrywką. Organizowane przez liczne towarzystwa o charakterze sportowym były świetnym sposobem rekreacji. Tak jak maskarady na lodzie organizowane przez Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Na rysunku Xawerego Pilatiego widzimy jeżdżących na lodzie nocą w świetle elektrycznych reflektorów. W tle kompozycji widać budowle o spadzistych dachach i wysokich oknach. Pod ścianami stoi duża grupa obserwatorów. Po lewej stronie orkiestra dęta przygrywa do tańca. Wśród łyżwiarzy dostrzegamy ogromną kukłę mężczyzny w cylindrze z okazałymi bokobrodami. Najwyraźniej kogoś ściga. Spójrzmy na kolejny fragment obrazu Pilatiego. Z prawej strony widać podobnie skonstruowaną wielką kukłę kobiety. Lekko zwrócona w naszą stronę, z filuternym uśmiechem na namalowanej twarzy, umyka przed ścigającym. Wokół widać też elegancko ubrane pary, które nie skryły się pod przebraniem. Oczywiście zainteresowanie budzą jednak oryginalne kostiumy, o których następnego dnia rozpisywała się prasa. Popatrzmy na środkową część kompozycji. Widać tam doskonałego łyżwiarza. Mknie zamaszyście przed siebie. Jego ubiór, chociaż współczesny w formie, to wyróżnia się wzorem charakterystycznym dla kostiumu Arlekina – rąbami. Pokrywają one nawet wysoki cylinder. Mężczyzna ma na twarzy maskę. Łyżwiarz z prawej strony nie zakrył twarzy. Na głowie ma melonik. Nie brakuje mu jednak fantazji. Założył góralski pas do tego, a w ręce trzyma ciupagę.
Wydaje się, że w czasie tej maskarady największym powodzeniem cieszyły się ptasie kostiumy. Jak łatwo sobie wyobrazić, zakładanie maski ośmielało, pozwalało stać się kimś innym. Dlatego maskarady, bale kostiumowe cieszyły się takim zainteresowaniem. Udział w tego rodzaju atrakcjach pozwalał, jak widzimy, na sporą dowolność w stroju. Inaczej wyglądała sytuacja, gdy damy wybierały się na wielkie, prywatne bale. Wtedy kreacje bywały naprawdę imponujące. Do najmłodniejszych warszawianek połowy XIX wieku należała Emilia Włodkowska. Spójrzmy na jej wizerunek namalowany przez cenionego autora scen historycznych i portretów Józefa Zimlera. Emilia siedzi bokiem przy stoliczku o okrągłym blacie. Wspiera stopę na podnóżku, wyprostowana w posągowej niemal postawie. Zwraca ku nam głowę, spoglądając uważnie. Jest ubrana w balową suknię ze lśniącego atłasu w kolorze złotym. Rozpięte na krynolinie dół zdobią obfite falbany i czarna koronka. Głęboki dekolt, dekorowany tą samą koronką, odsłania krągłe ramiona Emilii. Jej szyję zdobi podwójny sznur pereł. Perłowe są też okazałe kolczyki. Na przegubie prawej dłoni lśni szeroka złota bransoleta z perłą. Trzyma w niej złożony wachlarz. Na stoliku leży otwarty album z fotografiami. Obok leżą obowiązkowe akcesoria damy. Skórkowe balowe rękawiczki i bukiet kwiatów. Przez oparcie krzesła przewieszony jest płaszcz podbity futrem. Emilia jest gotowa do wyjścia na bal. Wachlarz, który trzyma w ręce, posłuży jej nie tylko do ochłodzenia, ukrycia nadmiernego rumieńca, ale i do konwersacji opartej na bogatym zestawie znaków. Po wejściu na bal otrzyma karnecik z listą wszystkich przewidzianych tańców. Do każdego z nich zostanie zaproszona i nazwiska tancerzy wypełnią karnecik. Będzie tańczyć poloneza, mazura, zawiruje w wiedeńskim walcu, chociaż całkiem niedawno uważano, że tak bliskie obejmowanie partnerki jest wysoce niestosowne. Suknia Emilii była zapewne bardzo kosztowna. W prasie krytykowano nadmierne wydatki na kobiece toalety. W latach 80. XIX wieku sytuacja zmieniła się. Modne stały się bale dobroczynne, a suknie stały się dużo skromniejsze. Szczególną uwagę przywiązywano do kreacji młodych dziewcząt. Ich pojawienie się na balu dawało rodzinie nadzieję na dobre wydanie za mąż. Taniec był okazją do poznania potencjalnych kandydatów, prowadzenia niewinnych, zgodnych z surowymi XIX-wiecznymi zasadami flirtów. Kolejna, wybierająca się na bal para, to małżeństwo Amszyńskich. Ich portrety namalował Władysław Bakałowicz. Nawiązał do popularnej tradycji dworskich wizerunków całej postaci w naturalnej wielkości. Obrazy mają ponad 2 metry wysokości. Józefina z Guzowskich-Amszyńska stoi zwrócona ku nam w 3/4, ubrana jest w białą, błyszczącą, atłasową suknię z trenem. Obraz, malowany w 1882 roku, pokazuje zmieniającą się modę. Suknia Józefiny jest wąska z przodu, z tyłu uwypuklona tiurniurą, zdobiona falbanami, bufkami, kokardami, koronkami. Tło obrazu jest jednolite, ciemne. Podobnie jak na portrecie Bronisława Amszyńskiego. Męskie stroje w XIX wieku były daleko skromniejsze od kobiecych. W oficjalnych sytuacjach obowiązywały ciemne kolory. Bronisław ubrany jest w czarny frak i białą koszulę ze sztywnym gorsem. Na ramionach ma zarzucony płaszcz w ciemnobrązowym kolorze. Spójrzmy jeszcze na szczegóły stroju Józefiny. Dekolt sukni jest wycięty w prostokąt. Zdobi go bukiecik błękitno-fioletowych kwiatków. W prawej ręce Józefina trzyma wachlarz, wykończony białymi, delikatnymi piórkami. Za nią stoi krzesło, na którym ułożony jest płaszcz podbity futrem z gronostajów. Z powodu strojów do historii przeszedł bal karnawałowy studentów Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Przed Państwem kilkoro z uczestników tego wydarzenia, sportretowanych przez Kazimierza Stabrowskiego.
Artysta był dyrektorem Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, która borykała się z problemami finansowymi. Bal był nie tylko okazją do szalonej karnawałowej zabawy, ale też do zbiórki funduszy na działanie szkoły. Wspaniała taneczna zabawa została zorganizowana w salach Filharmonii Narodowej w Warszawie 29 lutego 1908 roku. Zapamiętana została jako bal młodej sztuki. Cała plastyczna oprawa była dziełem studentów i profesorów. Fantazyjne stroje wykonane z bibuły. Pojawiły się odalistki, orientalne księżniczki, egzotyczne kwiaty, wielobarwne owady. Współorganizatorem balu był dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych Kazimierz Stawrowski. Stworzył serię baśniowych portretów. Oto cztery z nich. Paw, portret Zofii z Jakimowiczów Borucińskiej, jest chyba najbardziej znanym. Na co dzień można go oglądać w stałej ekspozycji Muzeum Narodowego w Warszawie. Obraz ma format wydłużonego prostokąta. Przedstawia młodą, stojącą bokiem kobietę. Ma na sobie niezwykle dekoracyjną suknię w szafirowym kolorze. Dół kompozycji zajmuje rozłożysty tren z falbanami i trzema pawimi oczkami. Nie tylko dół sukni przywołuje sylwetkę pawia. Popatrzmy na górną część kompozycji. Młoda malarka zwrócona jest do nas z profilem. Jej dumnie uniesioną głowę zdobi nakrycie przypominające pawią koronę z piór. Z lewej strony ustawiony jest wazon z bukietem suchych roślin. Tłem jest malowniczy witraż w ciepłych tonacjach czerwieni i różu obwiedziony płynnie falującym konturem. Dekoracyjna sztuka użytkowa, paw, to typowe secesyjne motywy. Fantazyjny kostium pawia wyniosła postawa kobiety, tworzą alegoryczną opowieść o próżności ludzkiej natury. Kolejny z portretów przedstawia studenta Stawrowskiego Bronisława Bryknera, ubranego w kostium złego ducha. Obraz jest namalowany nasyconymi ciemnymi barwami. Mężczyzna jest ukazany do kolan, stoi przodem do nas. Kostium z ogromnymi bufami rękawów jest w ciemnym, niemal czarnym kolorze. Białe są mankiety i wielowarstwowa kryza. Tors zdobi bogato dekorowany napierśnik w kolorze złotym z zarysem główki kozła. Pomiędzy gorsem a kryzą widać niebieski fragment tkaniny ze wzorem siedmioramiennej gwiazdy. Do ramion przymocowane są ogromne skrzydła, które w dolnej części przybierają barwy w tonacjach błękitu. W prawej ręce demon trzyma berło. Spójrzmy na jego twarz. Zwrócona do nas w trzech czwartych, okolona rudą brodą hipnotyzuje. Uwodzi niepokojącym spojrzeniem. Czy wyobrażacie sobie, panie, płomienne tango z takim partnerem? W twórczości Stawrowskiego te fantastyczne portrety o secesyjnej stylizacji należą do najbardziej cenionych. Kolejne, późniejsze, o dwa lata różnią się sposobem malowania, kolorystyką. Opowieść Fal, taki tytuł nosi portret Emilii Auschwitzówny. Malowany jest w pastelowych, różowo-błękitnych barwach. Modelka stoi na tle fal, jest zwrócona do nas w trzech czwartych. Przód jej sukni jest bogato dekorowany klejnotami. Spójrzmy na górną część kompozycji. Kostiumu dopełniają dekorowane perłami kołnierz, kapturek i kołpaczek. W rękach kobieta trzyma naczynie wypełnione sznurami pereł. Zagadkowa jest twarz kobiety, naznaczona dojmującym smutkiem. Ostatni z prezentowanych portretów z balu młodej sztuki nosi tytuł Królewna magicznego kryształu. Tytułowa Królewna to Zofia Plawińska, jedna ze studentek Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Obraz jest namalowany w pastelowej tonacji różów, błękitów, zieleni. Przedstawia pełną postać w naturalnej wysokości. Kobieta stoi przodem, lekko zwracając się w prawą stronę. Ubrana jest w długą suknię o szerokich rękawach, nieco przypominającą krojem średniowieczne stroje. Jej głowę otula spływająca aż do ziemi na łęczka. Wokół głowy rozchodzą się promieniście kręgi światła. Spójrzmy na górną część kompozycji. Widać zdobiącą jej głowę koronę, perły oplatające złotobląd włosy. Kobieta królewna patrzy przed siebie. W wysoko uniesionych dłoniach trzyma kryształową, magiczną kulę. Co w niej zobaczyła? Ten portret to nie tylko wizerunek młodej studentki malarstwa w kostiumie karnawałowym. To też wyraz zainteresowań Kazimierza Stawrowskiego okultyzmem, teozofią. Z obszernego dorobku artysty pozostało zaledwie kilkadziesiąt dzieł. Najwięcej z nich jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Te najpiękniejsze właśnie oglądaliśmy.
Dziękuję Państwu za pozostawanie na łączach ze sztuką. Nasze spotkanie dobiega końca. Mam jednak nadzieję, że temat balu, tańca dopiero dla Państwa się zaczyna.